Okej, czy jesteśmy na sieci? Chyba widzę, że już jesteśmy. Na samym początku napiszcie mi proszę, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, zanim zaczniemy, ponieważ chciałem wiedzieć i się upewnić, że wszystko jest okej. Tam jest mi również proszę napiszcie. Okej, dobrze, to mamy ten show. No cześć Krzychu, siemanko, cześć. Dobra, czyli widzę, że jak Krzysiek jest, to znaczy, że już jest dobrze. Cześć, słychać, super, bardzo się cieszę. Na tekst. Słuchajcie, bardzo prosiliście, chcieliście mieć Sylwię, no to proszę bardzo, to jest i Sylwia moja kochana. Się cieszy. I słuchajcie, na ostatnim tanecznym show chcieliście, żeby był taniec stylowy, żeby było więcej tego tańca stylowego, natomiast dzisiaj zdecydowałem, że musi być nasza Sylwia, aby pomogła mi dzisiaj przedstawić Wam kilka fajnych elementów związanych właśnie z tańcem w parze. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim na temat tego, w jaki sposób rozpoczynać taniec, jak rozpoczynać jeden ruch i włączać do tego drugi. Po drugie, jak mieć to podstawowe ustawienie dłoni. No i przede wszystkim pokażę Wam kilka fajnych, może powiedzieć nie tyle co sekwencji, ale pokażę Wam, jak to wygląda z mojej strony, w jaki sposób ja tańczę, w jaki sposób robię to z Sylwią. Dynamicznie, tak abyście mogli również wykorzystać to u siebie. Tak więc nie tyle, co dzisiaj będzie taneczne show związane z jakąś fajną, lekką edukacją, ale również będzie bardziej od strony czysto inspiracyjnej, ponieważ pokażę Wam, dlaczego warto nauczyć się tańczyć i do czego powinniście dążyć, aby być na tym samym poziomie, co doszło mistrzowie, czy na freestyle, czy innych poziomach, czy to jeżeli chodzi o dance control. Tak więc, moi drodzy, bez zbędnego gadania, po prostu rozpoczynamy, pokażę Wam krok po kroku. To, co będziemy dzisiaj robić, to, co chciałem, żebyś również zrobił, to chciałem, żebyś wstał i razem z nami ćwiczył. Nawet jeżeli nie masz partnerki, to nie jest problem, ponieważ chciałem, żebyś wykorzystał tak zwany taniec z cieniem, czyli taniec z wyimaginowaną partnerką, którą będziesz mógł dalej trenować, ponieważ naszym zadaniem jest tutaj wykorzystywanie metod technicznych, tak żebyś wiedział, jak w jaki sposób złapać partnerkę, jak ją obracać, ale to już zaraz. Tak więc, jedziemy? Jedziemy. Jedziemy. Dobra. A co mamy? I tutaj. Ok. Mikrofon sobie ustawimy. Mam nadzieję, że będzie ok z dźwiękiem. Nowy mikrofon mamy, tak więc. Dobrze, siemanko Dimitri, siemanko, dobrze słuchać, bardzo się cieszę. Słuchajcie, włączę sobie muzyczkę, tak żebym jeszcze słyszał siebie trochę. Alright. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od takich całkowitych postaw, w jaki sposób tańczyć z dziewczyną, w jaki sposób partnerować, jak przechodzić z jednego ruchu na drugi. No i co najważniejsze dla wielu z Was, bardzo dużym problemem jest to, w jaki sposób czuć się naturalnie w tym tańcu. No bo jak dobrze wiesz, często możesz mieć takie podejście, że no ja tańczę, mogę, że to wyglądać głupio, może ja wyglądam głupio, może dziewczyna sobie coś o mnie pomyśli, że wyglądam tak, a nie inaczej. Tak więc również dzisiaj pokażę Wam sposoby, w jaki sposób tańczyć tak, abyś nie wyglądał głupio, nawet jeżeli za bardzo nie potrafisz tańczyć. Jeżeli byłeś u nas masz moją książkę, jak tańczyć z dziewczyną, gdzieś to ją mam nawet, o. Jeżeli masz tą książkę, powinieneś ją mieć, tu jest system od A do Z, w jaki sposób powinieneś tańczyć. Jeżeli jeszcze jej nie masz, to musisz ją mieć. I dopiero potem, ja już na elementach, na praktyku tańca pokazuję Wam konkretne techniki taneczne. Natomiast dzisiaj pokażę Ci, jak te wszystkie techniki można ładnie połączyć jedno z drugim, z trzecim. Natomiast, zacznijmy od samego początku. Sposoby trzymania partnerki. Uwaga, będziemy musieli chyba sobie podejść trochę. I teraz zobaczcie. Najprostszym sposobem, jeżeli chodzi o partnerowanie i w jaki sposób dobrze trzymać partnerkę, żeby przechodzić z jednego ruchu na drugi, jest odpowiednie trzymanie partnerki za dłonie. Okay? Dobra, mamy mikrofon, więc. I teraz zobaczcie. W jaki sposób trzymam partnerkę? Jedna dłoń otwarta, druga dłoń otwarta. Pum. Dziewczyna kładzie zazwyczaj te rączki na swoich dłoń, na moich dłoniach. Trzy palce są nad jej dłonią. Kciukiem lekko przytrzymuje od góry, drugą ręką identycznie. I teraz ręce powinny być zawsze zgięte w łokciach pod kątem 90 stopni, czyli mniej więcej coś takiego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli będziesz startował z takiej pozycji, to obiecuję Ci, że doprowadzisz do tego, iż w trakcie, kiedy będziesz partnerował, będąc w takiej pozycji, będziesz nią szarpał. Potem będzie tak zwane szarpanie. Tego nie chcemy, jak i ona również tego nie chce. Więc to, o co powinieneś zadbać, to jest właśnie. Czekaj, ustawię sobie tylko tak. To, co powinieneś zadbać, to zawsze mieć ręce zgięte w łokciach pod kątem 90 stopni. To jest podstawa. Dłonie trzymamy, ręce w łokciach zgięte. Przyciskamy je do korpusu i teraz ustawienie nóg. Lewa noga lekko z przodu, prawa noga
lekko z tyłu, zgięta w kolanach i dzięki teraz w tej pozycji jesteś bardzo elastyczny i gotowy do, od razu do wystartowania, aby zacząć tańczyć. No i teraz trzymam za rączki. I teraz to, co powinien zrobić, to wchodzimy w partnerowanie. I najważniejsze to, co jest w tym wszystkim, to jest pozycja wyjściowa, ponieważ z tej pozycji zawsze rozpoczynamy ruch, jak i ten ruch zawsze kończymy. Na przykład zrobimy tutaj twisterkę a dwójkę. Twisterkę dwójeczkę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i teraz wyjście, pozycja wyjściowa. Teraz zrobię na przykład śrubę. Raz, raz, dwa, trzy, wychylam i wracam do pozycji wyjściowej. Robię narzut. Raz, dwa, trzy, pozycja wyjściowa. Zrobię teraz na przykład weseniaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i znowu wracam do pozycji, wyjściowej. I tak jak zauważyłeś, każde partnerowanie zaczynam tak samo, czyli pozycja wyjściowa, ręce zgięte, lewa z przodu, prawa z tyłu i każde partnerowanie tak samo kończę. To jest niezwykle ważne, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, jeżeli dopiero zaczynasz się uczyć tańczyć lub na przykład chodzić do klubów, to zauważyłem, że bardzo często dla mężczyzn jest problem łączenia jednego ruchu z drugim. Natomiast jeżeli będziesz wiedział, jakie ruchy masz robić, jeżeli będziesz wiedział, jakie poszczególne elementy warto wykorzystywać, na przykład w tańcu w parze i potem będziesz miał opanowane, to potem jedyne co, to kończy się na ruch, na przykład mamy praktykę tańca. Obrót lewo, mamy obrót prawo i teraz na przykład dynamiczna zmiana miejsca. Pum, pum, pum. I znowu wracam do pozycji wyjściowej. Teraz robię przejście przez biodro. Pum, pum, pum. I znowu wracam do pozycji wyjściowej. I teraz dla mnie nie ma znaczenia, jaki ruch wykonuję. Za każdym razem wracam do pozycji wyjściowej. I to jest kluczowe, ponieważ bez tego tutaj jest, będzie, można powiedzieć, bardzo chaotyczny, bo uwaga, teraz nie zrobię wam pozycji wyjściowej. Zrobię narzut. Teraz zrobię obrót. Potem zrobię drugi obrót. Nie, tak się nie da rady. Potem jeszcze zrobię śrubę. Jest to strasznie niewygodne i dla mnie, i dla niej, bo jesteśmy cały czas blisko siebie, no i to jest niefajne. Tak więc warto, żeby każdy z was poznał pozycję wyjściową. Jest to klucz do płynnego tańca. Siemanko Marcin, cześć, cześć Adrian. Witam was serdecznie. Cześć. Siemanko, jak jesteście z nami, to jest super. Tak więc, jeszcze raz. W jaki sposób wygląda pozycja wyjściowa? Ręce zgięte w łokciach. Pod kątem 90 stopni. Lewa noga z przodu. Prawa noga z tyłu. Lekko zgięte kolano. To jest nasza pozycja startowa. I teraz robimy jakikolwiek ruch. Zrobimy na przykład teraz śrubę. Lewą ręką nakręcam. Wychodzę z pozycji wyjściowej, wchodzę w elementy związane z partnerowaniem. Obkręcam, wchodzę, wychylam i teraz uwaga, znowu co robię? Znowu wracam do pozycji wyjściowej. Teraz możemy zrobić jakieś ponoszenie. Podrzucam, obkręcam, wychylam, narzucam, w dół, hop, hop i teraz znowu, obkręcam, delikatnie opuszczam i znowu, pach, pozycja wyjściowa. I za każdym razem, niezależnie, czy to jest partnerowanie, schowaj, żeby nie widzieli, niezależnie, czy to jest partnerowanie, czy ponoszenie, czy nawet taniec półsolowy, zawsze powinniśmy wracać do tej naszej pozycji wyjściowej. I dzięki temu będziesz miał opanowaną płynność. Dzięki temu nie będziesz miał momentu, gdy no ja nie wiem, jak przechodzić z jednego ruchu na drugi. Zawsze będziesz wiedział, jak przechodzić z jednego ruchu na drugi, jeżeli będziesz właśnie robił naszą pozycję wyjściową. Czy to jest dla was zrozumiałe? Dajcie mi teraz łapkę w górę. Jak nie dla mnie, to chociażby dla Sylwii, żebyśmy wiedzieli. I to jest pierwsza część dzisiejszego tanecznego show, żebyście zrozumieli, że pozycja wyjściowa jest tutaj kluczowa. Na praktyku tańca bardzo dokładnie to tłumaczymy, już mówiąc o tym, jakie masz elementy, żeby to wszystko razem połączyć i potem, żeby to wszystko łączyć razem, żeby była już taka fajna płynność. Natomiast dzisiaj chciałem tylko głównie pokazać o tym jednym najważniejszym elemencie płynności w tańcu, czyli właśnie pozycja wyjściowa. Poza tym, również chciałem wam dzisiaj pokazać kilka fajnych sekwencji. Sekwencję na przykład dynamiczną. Uwaga! Wygląda ona następująco. Oczywiście pozycja wyjściowa. Robię zmianę miejsca, potem od razu przychodzę do przejścia przez biodro i na przykład w tym momencie narzut. Pum. Pamiętaj, że w momencie, kiedy tańczysz z dziewczyną, warto raz na jakiś czas tańczyć z nią dynamicznie, dynamicznie i sensualnie. Dynamicznie,
sensualnie. W ten sposób, wykonując ruchy właśnie szybkie, szybkie, a potem sensualne, będziesz budował to napięcie między wami, gdzie będziemy tutaj wchodzić na taki element może flirtu niewerbalnego, będziesz takie fajne elementy sensualności między tą nią, to jest jak najbardziej wskazane w tańcu. Tak więc, na przykład zrobimy ruch na przykład z mistrza tańca, ok? Weźmy na przykład twister 1. No to robimy dynamiczny twister, raz, rozkręcamy, wychylamy. Teraz przejdziemy sobie na przykład do weselniaka od razu, hop, hop, wychodzimy, nakręcamy, wychylamy i teraz przejdziemy do seksownego zejścia w dół, pyk i zjeżdżamy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz znowu, na przykład praktyka, zmiana miejsca, przejście i śruba, hop, bum i sensualnie. I w ten sposób, nie wiem czy zauważyłeś, przeprowadzam dziewczynę przez cały proces tańca. Z jednej strony jest dynamicznie, dynamicznie, a nagle jest zwolnienie. A nagle jest zwolnienie, jest sensualnie. To jest mega ważne. Gorąco? Gorąco? To taka atmosfera jest gorąca. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak więc widzicie, w taki sposób powinieneś również łączyć sobie sekwencję tańca, czyli pozycja wyjściowa plus dynamicznie, dynamicznie i sensualnie. To jest taki fajny model, który każdy z was mógłby wykorzystać. Wydaje mi się, że będzie dla was to mega wartościowe, żeby coś takiego zrobić. I wydaje mi się, że na dzisiaj będzie to wystarczające, ponieważ jest to fajna, bardzo konkretna wiedza, którą każdy z was będzie mógł wykorzystać. Forma do 20 minut, taneczny show, szybki, krótki formacik, żebyś mógł sobie to wykorzystać w każdych warunkach. Tak więc, mój drogi, dzisiaj jest piątek. Dobrze mówię? Tak. Dzisiaj jest piątek. Tak jest. Więc już jutro, w sobotę, wykorzystaj połączenie pozycji wyjściowej plus elementów partnerowania. I pamiętaj, dynamiczne, dynamiczne, sensualne, dynamiczne, dynamiczne, sensualne. I tak cały czas. Dopiero z czasem, kiedy zauważasz, że dziewczynom możesz sobie pozwolić na przykład na więcej, no to wtedy zmieniasz proporcje. Czyli robisz na przykład dynamiczne, sensualne, sensualne. Dynamiczne, sensualne, sensualne. Natomiast już na samym końcu waszego partnerowania, waszego tańca, kiedy widzisz, że i on, i ty gracie na wspólnych torach, wiecie o co chodzi, czujecie między sobą tą przysłowiową chemię, no to wtedy w ogóle zmieniasz całkowicie format i skupiasz się tylko na sensual, sensual, sensual. Wyrzucasz dynamiczne partnerowanie, ponieważ na tym etapie ona nie potrzebuje się kręcić i cały czas pocić, tylko ona w tym momencie potrzebuje tańca sensualnego, tak żeby poczuć między wami taką fajną energię, którą mam nadzieję, że zrozumiesz, żeby móc ją wyzwolić między wami. Tak więc! Pamiętajcie prosty system? Na początku dynamiczne, dynamiczne, sensualne, potem zmieniasz proporcje, dynamiczne, sensualne, sensualne, a na samym końcu same ruchy sensualne i w ten sposób będziesz powolutku budował relacje między tą partnerką w trakcie tańca. No i oczywiście, żeby była ta płynność, pozycja wyjściowa, bo to jest całkowita postawa. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i to będzie już na dzisiaj, moi drodzy. Wszystko miał być szybki, krótki format. Tak więc my wam mega dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie wam łapkę w górę, serduszko, napiszcie komentarz, jeżeli było dla was to wartościowe. No i my się widzimy już za 2 tygodnie na kolejnej sesji. Tym razem może znowu sobie wyrwę na dzisiaj, na kolejny raz i będziemy mieli okazję znowu z wami być. Tak więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki Tomek, super, bardzo się cieszę. Siemanko. Tak więc dziękuję wam bardzo i do zobaczyska już za 2 tygodnie. Strzałka, cześć!